Przejechaliśmy całą Unię Europejską. Byliśmy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, za wyjątkiem Irlandii. Na kontynencie Europy wszystkie kraje. Miało nam to zająć jeden rok, zajęło nam 4. No ale... Wszystko przez pandemię. Wszystko przez pandemię. Zostawiamy samochód na parkingu Park and Ride P plus R pod miejscowością, do której przyjechaliśmy, bo w tej miejscowości, jak i w wielu miejscowościach w Belgii, nie ma wjazdu dla diesli i nasz samochód, mimo że ma 9 lat, nie spełnia norm spalin, na tyle jest nienowoczesny, że nie możemy nim wjeżdżać do centrum, więc musimy zostawić samochód na parkingu pod miastem i przesiąść się na rower albo na bezpłatny autobus, który kursuje stąd, albo poczekać na naszego przyjaciela, który tu mieszka i on nas zabierze swoim samochodem. Tak więc pakujemy się i spadamy z vana. No siema! No cześć! Cześć, hello! Niespodzianka! Jeszcze wam nie przedstawiliśmy naszego gospodarza dzisiejszej imprezy. To jest Karol, nasz przyjaciel z... Wadowic. Z Wadowic! Karol będzie nam będzie naszym przewodnikiem, będzie nam opowiadał ciekawostki o Belgii. Oraz o mieście, w którym jesteśmy, czyli... W Gent. Gent. A po polsku Gandawa. Gandawa. Jesteśmy w Gandawie. Gent był po prostu znany na cały świat w ogóle. To było drugie tam w XV wieku to było drugie po Paryżu miasto Europy, no nie? Wielkościowo. No. Więc było takie mega, mega znane w średniowieczu. Potem zaczęło obupadać. Mamy kolejny dzień. Obudziliśmy się całkiem niedawno i idziemy teraz na market, czyli na taki targ lokalny, żeby kupić jakieś jedzenie na śniadanko. Na lokalnym targu, który się tutaj odbywa w każdy piątek o poranku. No i jak na targu jest wszystko, pościele, ręczniki, ubrania, ale też sery i lokalne warzywa i owoce. Jajka, 6 jajek, 1,70 euro, 10 za 2,80. Nie wiem, czy jest dużo, czy mało. Nie wiem, nie wiem, ile kosztuje w Polsce. Czy to trochę brzmi jak francuskie? Nie rozumieją francuski? No bo tu jest też, musisz się nauczyć francuskiego w szkole. To oni mówią po, na pewno wszyscy mówią po tym, po angielsku, po flamandzku i po francusku. A mieszkają tu też Francuzi, czy po prostu niektórzy używają francuskiego? Tak, w tej południowa część, tak, gdzie jest Walonia, bo my jesteśmy teraz we Flandrii, w południowej części wszyscy mówią tylko po francusku. Okay. Tam się nawet nie dogadasz czasami po angielsku. Ale fajnie, można popróbować. Je
takie malutkie kreweteczki, takie mini, ludzie nie wiedzą takie malutkie. Jest taki festiwal, że łowi się te krewetki na plaży koniem, no nie? Że się wypuszcza konia i się ciągnie ze sobą taką sieć i się jedzie wzdłuż plaży tym koniem i się łowi te krewetki. I oni je potem jedzą takie malutkie? No. I albo gotujesz, albo bez obierania ze skóry razem z tym, wiesz, pancerzykiem możesz to jeść. Zjadłabyś to? Nie, ja nie. No, ja to zjadłem. Tak, tak, zjadłeś to? No. Na surowe? No. Nie. To jest wędzona. Lubię, ale głowy nie zjem. Hello. Hey. We come from Brussels. Oh. And okazuje się, że jesteśmy strasznie sławni. Ja jestem strasznie znany tutaj w Belgii. Dziewczyny z Brukseli przyjechały, mnie spotkały i zrobiły sobie ze mną zdjęcie. Bardzo miłe. No, a wracając do tej krewetki. No fajne, chrupiące, ciekawe jest to. Rozumiem, da się to jeść. Dobre, nie? Tak. Głowy nie zjadłem, ale... Come on, 2 kilo we have to fit 2 euro. Słyszeliście, jak się ten człowiek drze? On próbuje sprzedać swoje cykorie. A wracając do tych dziewczyn, to oczywiście to był żart, te dziewczyny mnie nie znają. Wcześniej przyszła jedna i zapytała się, czy jestem youtuberem. Ja powiedziałem, że no tak, mam kanał na YouTubie. Wzięła nazwę, a za chwileczkę przyleciało więcej tych dziewczyn i chciały sobie zrobić ze mną zdjęcie. Powiedzieli, że mamy świetny kanał. Pozdrawiam dziewczyny z Brukseli. Koniec targu, w sensie dla nas. Wracamy na mieszkanie, będziemy teraz przyrządzać śniadanko. Pokażemy wam, co kupiliśmy, ale to już na mieszkanie. Zima jest deszczowa, tak jak w Anglii. Rzadko pada śnieg, jak pada, no to po jednym dniu go nie ma. Czy pada śnieg, słyszysz, Łukasz? Pada śnieg, tu zimie. No. A Portugalia, 20 stopni. Zazwyczaj. Toczymy teraz rozmowę na temat plusów i minusów życia w mieście, bo my przyjechaliśmy do miasta pierwszy raz od pół roku, bo przez ostatnie pół roku byliśmy w mieście w Portimão, ale to jest taka malutka miejscowość wakacyjna tak naprawdę, a tutaj mieszka 200 tysięcy ludzi, mieszka w Gandawie, no i jesteśmy po prostu... Duży przeskok to jest dla nas, więc rozmawiamy teraz... Cywilizacja. Cywilizacja, no dostępność produktów i woda dźwięki. Więc dzikusy przyjechały z natury, z miasta do miasta i jesteśmy w szoku. Idziemy zwiedzać. Karol, gdzie teraz idziemy? Teraz idziemy do katedry świętego Bawona, tam gdzie jest obraz baranka. Baranka? I jest też dużo innych fajnych rzeczy w tym. Są takie rzeźby, na których są żyły w ogóle wystające. Jest taka ambona ogromna, drewniana. I jest dużo ładnych obrazów w środku. Teraz zobaczymy. Jesteśmy w kościele świętego Bawona. Jest to kościół z XV wieku i głównym
eksponatem tego kościołu jest ołtarz, który został namalowany, no, stworzony w 1432 roku i przedstawia on właśnie tego baranka, o którym mówiliśmy. Głównym tematem tego dzieła jest odkupienie ludzkości poprzez ofiarę Chrystusa. Bardzo ładne kolory tam są użyte, no i Karol mówi, że tam jak się zbliży, zrobi zbliżenie tego obrazu, to widać nawet pojedyncze włosy, które są malowane. Tutaj oglądamy zdjęcia i jeden pan wygląda bardzo podobnie do Wincenta, do Marcina. No jest coś, faktycznie. Patrz, gdzie jest mój menel? Chodzimy trochę po kościołach, bo rozpadał się deszcz i no jest mokro, więc korzystamy z tego, że w kościołach jest dość dużo wystaw, jest ciepło i jest sucho, to też chodzimy i zwiedzamy. Karol mi powiedział ciekawostkę. O. Smerfy są z Belgii. Naprawdę? No i tam są właśnie na szybie, widać, przyklejone. A. I co jeszcze jest z Belgii? Piwo. W Belgii podchodzą bardzo, bardzo poważnie do picia piwa. Więc piwo o swojej nazwie musi mieć szklankę z tą samą nazwą. Nie można mieszać tego. Tego tam, jak widzicie, jest bardzo dużo szklanek i każde piwko ma swoje logo. Kolejna ciekawostka a propos piwa to jest właśnie to, że oni piją piwo w takich kieliszeczkach, no kieliszkach, nie w takich siermiężnych kuflach jak w Polsce. I jeszcze kolejna ciekawostka jest taka, że bardzo ciężko jest kupić piwo bezalkoholowe. My akurat nie pijemy teraz alkoholu od jakiegoś czasu. Wydawało nam się, że jak będzie tak samo jak w Polsce, że wszędzie będą bezalkoholowe. No niestety nie ma. Nie jest to tak popularne jak w naszym kraju. No ale alkoholowych piw, no to tutaj jest kilkaset rodzajów. Zdrówko. Piwa tutaj są jakby w dwóch takich głównych nurtach. Jedne są takie po prostu jak w Polsce, że takie są 3% jak się pije, po prostu dużo ich. I jeszcze sprzedaje w takich pintach, takich jak w Anglii, takich małych, półlitrowych albo 0,3. No i są piwa specjalne, takie, które są wyżej procentowe, 5 i w górę, do tam 15 nawet, na przykład. No i je się właśnie pije w takich kieliszkach ładnych i one mają zazwyczaj 0,33 albo 0,25. Też się wczoraj dowiedzieliśmy, że istnieje kolejność picia piwa, że nie można wyjść do baru i najpierw zamówić sobie ciemnego, tylko zaczyna się od jasnych, a pije ciemne potem, tak? Coraz ciemniejsze i coraz mocniejsze. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Jak jest bar i jest muzyka głośna, jest bardzo głośno w tym klubie, to się nie mówi do barmana, że chce sobie piwo dostać, tylko się pokazuje tak i każdy barman to rozumie w całym kraju. Po prostu na przykład chce się trzy piwa, to się pokazuje mu tak i tak i on nalewa trzy piwa i po prostu się mu płaci i w ogóle się z nim nie mówi. I czekolady. O mój Boże. Jesteśmy w czekoladierni, w miejscu, gdzie sprzedają czekoladki, pralinki i przeróżne wyroby czekoladowe, bo Belgia słynie z wysokiej klasy czekoladek. A ciekawe, właśnie zastanawiam się, czy u was mówi się na takie malutkie praliny, na takie czekoladki, mówi się pomadki, bo u nas w regionie się mówi pomadki, a ostatnio rozmawialiśmy z naszą przyjaciółką z Warszawy, która powiedziała, że nie, pomadki to są do ust, takie do malowania ust. Tomorrowland. No tak. Weszliśmy do szkoły muzycznej, bo Karol mówi, że często sobie tutaj przechodzi po korytarzach i czasami w tych salach są koncerty, w sensie podczas, no, próby trwają. Może sobie posłuchać, jak ludzie grają pięknie i słychać nawet, gdzieś tu się coś dzieje. A siedziba tej szkoły muzycznej jest w jakimś bardzo starym, historycznym budynku, który no wygląda jak jakiś zamek. No ja bym nie przypuszczał, że to w ogóle jest szkoła.
Bardzo mi się podoba w tej Belgii. Przepięknie. Po prostu są takie ładne sklepy, wszystko jest zadbane, czyściutkie, eleganckie, ale nie wygląda na takie strasznie drogie jak na przykład w Norwegii czy w Szwajcarii. Jest tak luźniej, ale elegancko. Super. Nie, Kasia? Ładnie? Bardzo ładnie. Bardzo fajny klimat. No, nie spodziewałam się takiej Belgii. Ja też nie. Ja myślałem, że będzie bardziej przypominać Danię, nie wiem dlaczego. I dużo się dzieje. To mi się bardzo podoba, że dużo muzyki, dużo wydarzeń kulturalnych, tradycji. Miasto dla ludzi. Fajnie. Wróciliśmy do vana, bo siadamy teraz do kampera i jedziemy nad morze. Pojedziemy na festiwal statków. Dojechaliśmy na miejsce. Przyjechaliśmy do miejscowości Ostende. Albo Ostenda. Stawiliśmy kampera na parkingu tu za tym żywopłotem i przesiadamy się na tramwaj, bo tutaj zauważyliśmy, że w Belgii często tak jest, że się zostawia samochód gdzieś poza miastem i dojeżdża się albo na rowerze, albo tramwajem, albo komunikacją miejską. Przyjechaliśmy na festiwal statków, 150 klasycznych statków, które tutaj zacumowały. Oprócz tego można kupić sobie rybkę i różne przetwory z ryb i z owoców morza, a także na przykład linę, którym można na łodziach później coś przywiązać. Bardzo duży wybór lin i jakiegoś takiego ekwipunku do łodzi. Bardzo ładnie. Do tego jeszcze jest muzyka na żywo. Piękne to są czasy, kiedy nikt nie musi nosić masek, kiedy to jest... Oh, hello! Wspaniali ludzie, mili, sympatyczni. Jak widzicie, to, że się ma kamerę, to po prostu, jak widzicie już na tym odcinku, ludzi bardzo interesuje. Machają, zaczepiają, bardzo mili ludzie. A mówiłem o tych maskach, bo już wszyscy zapomnieli o tych czasach izolacji i jest mnóstwo ludzi, którzy się spotykają i no miło spędzają czas. Super, cieszę się, że te czasy wróciły, że wreszcie już ta epidemia odeszła. Wow, wygląda jak łódź podwodna. Teraz idziemy zwiedzać miasto Brugia. Wszyscy mówią, że ono jest przepiękne i cudowne. Za nami brama wjazdowa do miasta. No i zaraz zobaczymy, czy jest faktycznie takie piękne, jak wszyscy mówią. Brugge jest niewielkim miastem belgijskim, które w średniowieczu pełniło bardzo ważną funkcję i było na równi z Wenecją i Florencją. Oczywiście kupczyli tutaj przeróżnymi towarami, ponieważ jest ono blisko morza i można było tutaj przewozić, dostarczać, odbierać towary. Mniej więcej do XVI wieku pełniło swoją taką ważną funkcję, potem miało takie 300 lat takiego upadku i dopiero w XIX wieku powróciło do łask, ale już jako miasto turystyczne, które słynie właśnie z ogromnej ilości kawiarenek i kamienic i budynków, które można podziwiać, które są zachowane w bardzo dobrym stanie. No tych budynków bardzo starych jest tutaj mnóstwo, masakrycznie dużo. I wszystkie są piękne, więc teraz wam chwilę pokażę. Halo. Hej.
Wszyscy ludzie są tacy mili tutaj i machają do kamery. To jest niesamowite. Już nie będę wam dużo gadał, bo już jestem zmęczony. Od chodzenia 3 dni zwiedzamy non-stop, więc ja już jestem ledwo żywy. Więc teraz wam pokażę troszeczkę ładnych widoczków. Damy ładną muzyczkę, a później się jeszcze z wami spotkamy na koniec tego filmu. Także zostańcie. Kończy się nasz pobyt w Belgii. Ze smutkiem. Było nam bardzo miło. Bardzo dziękujemy Karol, Magda za gościnę, za to, że nas oprowadziliście i pokazaliście nam piękną Belgię. Piękną, wspaniałą. Polecamy wam przyjechać do tego pięknego kraju. Napiszcie, co wam się najbardziej podobało w tym odcinku. No i widzimy się w następnym. Do zobaczenia.